Bardzo proszę pana ambasadora Jakuba Kumocha o wystąpienie poświęcone osobie Aleksandra Ładosia. Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia, czy mogę prosić, tematem mojego wystąpienia jest działalność dyplomatów tak zwanej Grupy Berneńskiej pod kierownictwem mojego poprzednika Aleksandra Ładosia, nakierowana na ratowanie polskich, a później również innych Żydów z zagłady. Miała ona miejsce w latach 1940-45, ze szczególnym natężeniem na okres operacji Reinhardt i po operacji Reinhardt. Grupa Berneńska nie jest terminem współczesnym, jest to niejako nadana obecnie nazwa robocza, pod którym ukrywa się nielegalna struktura zajmująca się masowym fałszerstwem dokumentów dla ratowania Żydów. Grupa ta ogniskowała się wokół poselstwa polskiego i z racji funkcji jej tutaj przywódcę można uznać Aleksandra Ładosia. Ze wszystkich znanych nam źródeł wynika, że w skład tej grupy wchodziło 4 polskich dyplomatów i 2 przedstawicieli organizacji żydowskich. Z tej 6 3 osoby były narodowości żydowskiej, 3 osoby nie były narodowości żydowskiej. Są to poseł Aleksander Ładoś, jego zastępca i szef Wydziału Politycznego Stefan Reniewicz, konsul RP Konstanty Rochicki oraz attaché i specjalista od spraw żydowskich dr Juliusz Kühl ze strony polskiej placówki, a ze strony organizacji żydowskich Abraham Silberschein w Genewie, działacz sejonistyczny, przedwojenny, poseł na Sejm, i w Zurychu Rebbe Chaim Eis, działacz Aguda Izrael, przedstawiciel ortodoksyjnego żydowstwa. Osoby te oczywiście nie wyczerpują wszystkich aktorów akcji paszportowej, a tym bardziej innych działań poselstwa na rzecz ratowania ludności żydowskiej. Eis, Silberschein korzystali z pośredników przy sporządzaniu list beneficjentów. Ładoś miał poparcie polskiego rządu, korzystano również z poparcia nuncjatury apostolskiej. Byli również, i to trzeba podkreślić, nieznani z nazwiska szwajcarscy policjanci, którzy z narażeniem wówczas własnej kariery usiłowali wstrzymywać lub spowalniać śledztwo przeciwko polskim dyplomatom i ich żydowskim współpracownikom. Znamy to z co najmniej jednego dokumentu. Sensu largo możemy więc nazwać mianem Grupy Berneńskiej wszystkich pośrednich i bezpośrednich współpracowników posła Aleksandra Ładosia. Proszę Państwa, Grupa Berneńska jest współpracą, powiedziałem, polsko-żydowską i to stanowczo podkreślam, żadnego z członów tego złożonego przymiotnika nie wolno pomijać. Bez polskich dyplomatów nie wyprodukowano by nielegalnych paszportów, bez Żydów nie wiedziano by, komu je wyprodukować i jak je przemycić do okupowanej Europy. Słuszne jest to, co napisała po wojnie wybitna żydowska działaczka komitetu Wad Hatzala, Recha Sternbuch, mówiąc, że bez Ładosia nikt nie zostałby uratowany. Ale również pełną rację miał dr Silberschein, pisząc w 1946 roku z Warszawy o tak zwanych naszych paszportach. To są zdjęcia paszportowe, które nie dotarły z różnych przyczyn do adresatów, które zostały zatrzymane w czasie próby przemytu. Zdjęcia te są obecnie archiwizowane. Mówić będę wyłącznie o paszportach, bo do tego odnosi się termin Grupa Berneńska, nie zaś o innych działaniach Ładosia na rzecz ratowania ofiar zagłady. A działania te to między innymi przekazywanie depesz Sternbucha, czyli pierwszych informacji o dokonywanej na terenie okupowanej Polski zagłady, to udział w próbach nakłonienia aliantów do zbombardowania torów do Auschwitz. W 1944 roku Polska przekazała lojalnie depesze kierowane przez Żydów szwajcarskich na podstawie informacji z okupowanej części Europy do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii. Mamy te depesze. Również nie będzie tematem mojego wystąpienia inna sfera działalności, jak udział polskiego poselstwa w negocjacjach z Heinrichem Himmlerem w 1944 roku, prowadzonych przez Komitet Wad Hatzala, w którym za łapówki Himmler zgadzał się na zatrzymanie akcji eksterminacyjnej. Doprowadziło to do spowolnienia Holokaustu. Według jednego z badaczy kanadyjskich uratowało życie 300 tysięcy ludzi. Nasz udział polegał na tym, że
depesze trafiały do Stanów Zjednoczonych, do fundraiserów w Stanach Zjednoczonych dzięki nielegalnemu użyciu szyfrów polskiej placówki w Bernie. Depesze te również są w naszym posiadaniu. Ale porozmawiajmy o paszportach, bo to jest jedna z najbardziej spektakularnych rzeczy. Paszporty krajów Ameryki Łacińskiej miały jeden poważny cel. Mianowicie osoby, które potrafiły się nimi wylegitymować wobec władz okupacyjnych, mogły być uznane za obywateli krajów neutralnych bądź alianckich. Nie podlegały w związku z tym, być nieokupowanych krajów alianckich uznawanych przez Niemcy. W związku z tym mogły nie podlegać ustawodawstwu III Rzeszy odnoszącemu się do państw okupowanych i w wielu wypadkach zamiast do obozów zagłady trafiły do obozów dla internowanych, gdzie część z nich, powtarzam część, doczekała końca wojny. Obozy takie istniały w Wittel we Francji, na terenie Niemiec, głównie w Tittmoning oraz w podobozie Bergen-Belsen. O sprawie Trata jest dosyć nowa, ponieważ tak naprawdę o niej niedawno dopiero napisali przed PROKiem dziennikarze Michał Potocki i Zbigniew Parafianowicz. Nie wiedzieliśmy jeszcze wówczas, że do druku czeka rękopis książki dr Drywy, która również bardzo wnikliwie tę sprawę opisała, trochę dublując, oni zdublowali pracę, natomiast doszli do tych samych wniosków i to czytając po post factum publikację dr Drywy, znakomitą moim zdaniem, widać, że są podobne wnioski. Po pierwsze stwierdzono następującą rzecz. Paszporty latynoamerykańskie pojawiły się w Bernie i ich pierwowzorem były paszporty Republiki Paragwaju, sprzedawane dla zysku przez konsula honorowego tego kraju, Rudolfa Hüglego. Początkowo dla bardzo niewielkiej liczby zamożnych osób, a od 1942 i 1943 roku sprzedawane masowo działaczom żydowskim za pieniądze zebrane wśród żydowskiej diaspory, częściowo za pieniądze polskiego rządu na uchodźstwie. Paszporty te, jak już powiedziałem, zarówno konsul Hügle, jak i inni konsulowie sprzedawali dla zysku. Natomiast nam udało się wykluczyć, aby motywami jakimikolwiek innymi niż humanitarne i patriotyczne kierowali się nasi dyplomaci oraz wspierającej organizacje żydowskie. Niestety poza grupą berneńską bardzo wielu ludzi na tym się bardzo poważnie wzbogaciło i trzeba to jasno powiedzieć. Nie tylko osoby, które produkowały te paszporty, ale również osoby, które w obozach koncentracyjnych brały łapówki za wpisywanie ludzi na listy. Znamy to ze wspomnień części ocalonych ich potomków. Omówiłem motywy i zakres działalności grupy. Przedstawię teraz pewną hipotezę, bo wszystko się opiera na hipotezach. Proszę pamiętać, że nie dysponujemy żadnymi, poza dokumentami źródłowymi, nie dysponujemy żadnymi wspomnieniami żadnego z aktorów tej akcji. Dysponujemy natomiast ich zeznaniami na policji. Jeżeli przyjąć zeznania, te są prawdziwe, sprowadzają zeznania przesłuchanych osobno, Rudolfa Hüglego, Juliusza Kühla, Rebbe Chaima Eisa oraz Abrahama Silbersteina mają jeden wspólny mianownik. Wszyscy wskazali poselstwo polskie jako inicjatora akcji paszportowej. W przesłuchaniu Hüglego, które zdaje się być pierwszym konsulem sprzedającym paszporty, pojawiają się liczne nazwiska osób, które takie dokumenty nabyły i widać też, że do 1943 roku to miało charakter incydentalny. Bogaci ludzie płacili bardzo duże sumy za paszporty. W pewnym momencie nastąpiła polska interwencja i sprowadzono konsul Paragwaju, to był szwajcarski prawnik, zgodził się sprzedawać za równą cenę. Oto paszport. Paszport, jeden z pierwszych paszportów, najpierwszy znaleziony paszport Paragwaju, datowany na listopad 1945 roku. Załatwiony dla panny Gitli Mariam Eisenzweig, później zwany jako Guta Sternbuch, wrzenionej w słynną szwajcarsko-żydowską rodzinę Sternbuchów. Ona we swoich wspomnieniach zeznała, że paszporty załatwiano przez poselstwo RP. Najczęściej Żydzi kontaktowali się ze swoim współwyznawcą Juliuszem Kühlem. Czasem jako pośredni działali Rokicki lub Ryniewicz. Czasem mogły to robić również inne osoby.
Jednak sam Kühl, przesłuchany przez policję w styczniu 1943 roku, twierdził, że idea narodziła się jeszcze na przełomie 1939 i 1940 roku. W ten sposób wyciągano wpływowe osobistości narodowości żydowskiej z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki. Czyli robiono mniej więcej to, co robił konsul Sugihara w Kowie. Stawiam hipotezę, że to jest chyba oczywistą, że stanowisko poselstwa bez paszportów i nagły kontakt z Hilbersteinem i jakby masowa produkcja paszportów wynikało ze zmiany okoliczności. Rozpoczęcie masowej zagłady Żydów spowodowało, że brak było już miejsca na deliberację na temat maksymalnej liczby paszportów, powyżej których Niemcy zorientują się co do charakteru akcji. Prawdopodobnie do masowej produkcji zachęciła też postawa Niemców, którzy honorowali pierwsze dokumenty. Guta Sternbuch trafiła do obozu w Wittel i znalazła się w internowaniu, więc widać było, że to działa. W takich okolicznościach w 1943 roku polscy dyplomaci Stefan Reniewicz i Konstanty Rokicki odwiedzają Abrahama Zilbersteina w Genewie. Abraham Zilberstein jest działaczem Światowego Kongresu Żydów i twórcą Komitetu Reliko, Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Cytuję doktora Zilbersteina. Mieliśmy do czynienia z prawdziwym czarnym rynkiem paszportowym. Panowie z poselstwa wyrazili życzenie, żebym to ja wziął odpowiedzialność za tę sprawę, co też uczyniłem w imieniu Reliku. Data tego spotkania nie jest znana. Wiemy, że to już było po polskiej depeszy, po memorandum rządu RP do rządów państw alianckich. Czy już wiadomo było, że w Polsce trwa masowa zagłada Żydów? Jest to początek 1943 roku najprawdopodobniej. Zilberstein w tym momencie dalej korzysta z pośrednictwa polskiego poselstwa przy produkcji paszportów w Paragwaju, ale stara się znaleźć alternatywnych dostawców. Na rynku pojawiają się paszporty Hondurasu, Boliwii, Haiti, a po jakimś czasie pojawią się tutaj oddawane w jednym wypadku za darmo i z przyczyn humanitarnych poświadczenia obywatelstwa Salwadoru. Jak wyglądał proceder? To jest zeznanie Zilbersteina, które znaleźliśmy w jednym z archiwów. Jak wyglądał proceder samego produkcji paszportu, bo to chyba jest taka najciekawsza rzecz. Bazuje na raportach policji oraz na zachowanej korespondencji Zilberstein-Rokicki, będącej w posiadaniu Jadwaszyn. Hügli miał siedzibę na Helwecja Strasse 5, czyli około 300 metrów od siedziby ówczesnej siedziby Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, sekcji konsularnej na Tunstrasse 21. Co się dalej działo? No to bezpośredni produkt. To jest fałszywy paszport Paragwaju, datowany na 30 grudnia 1942 roku. Data jest fałszywa, wszystkie paszporty prawie mają taką datę, bo tak życzył sobie dostawca. Nie chciał żeby paszporty były datowane na czas po tym, jak został po raz pierwszy przesłuchany przez policję. Chciał udawać, że wszystko, co zrobił do przesłuchania, a potem zaprzestał działalności. Tak, paczka takich paszportów była zabierana przez doktora Kühla po wręczeniu łapówki, przenoszona 300 metrów dalej na Tunstrasse 21 i tutaj nastąpiło wyprodukowanie paszportu. Proszę spojrzeć na inne paszporty. Wszystkie paszporty mają ten sam charakter pisma. Zostało to nam zwrócone przez licznych ocalonych, którzy się do nas z nami zaczęli kontaktować. Nie ma najmniejszej wątpliwości, to nie wymaga żadnych pogłębionych studiów, że paszporty wypisywała ta sama osoba. Przez pewien czas nie wiedzieliśmy, kto nią był. Do momentu wiedzieliśmy, że szwajcarska policja podejrzewała konsula Konstantego Rokickiego, natomiast było to rzadko przyjmowane jako dowód. No to, co udało się znaleźć w grudniu ubiegłego roku przez przypadek jednemu z dyplomatów, znaleziono notatkę w ambasadzie, w której numer ma dwie cyfry identyczne jak numer jednego z paszportów. Widać, że cyfry są bardzo charakterystyczne i napisane przez tę samą osobę. Później analiza poszczególnych cyfr na paszportach wykazała, że ta notatka jest notatką autora paszportów. Po prostu wszystkie cyfry się zgadzają, a pismo techniczne oczywiście jest różne od pisma ręcznego. Jest to wielka zasługa dyplomaty, który na to wpadł, bo to posunęło mocno sprawę do przodu. Oto całość tej notatki, lista 1503. Niestety lista jest niepodpisana i dalej nie wiemy, kto to jest, ale jak Państwo zobaczą, jeżeli porównamy słowo pana doktora użyte w tej notatce z pana doktora w innej notatce, i która już jest podpisana, na dole jest podpis konsula Rokickiego, w ten sposób
udowodniono, że Konstanty Rokicki był twórcą według naszych kalkulacji 1056 paszportów Paragwaju. Dlaczego 1056? Paszporty mają numery seryjne. Wrócę jeszcze na chwilę. Widzą Państwo numer 500, tam jest 35. I w czasie, przy analizie materiałów Yad Vashem zauważyliśmy, że one są rosnące. Więc sumując trzy serie paszportów i biorąc najwyższy numer, jaki udało się znaleźć, oceniliśmy tę liczbę na 1056. Posługując się próbką około 100 paszportów, wykazaliśmy, że na niej znajdują się nie tylko, proszę spojrzeć, nie tylko posiadacz nominalny, ale również jego rodzina często. Tutaj żona i dziecko. Dlatego oceniliśmy, że skoro mamy 100 paszportów i 210 osób na nich, to jest to 2,1 osoby na paszport, czyli oceniamy, że konsul Rokicki wypisał paszporty dla 2200 osób. Parę słów. Wiemy więcej o konsulu Rokickim. Człowiek, który zaczął swoją działalność fałszerską od sfałszowania własnej metryki urodzin w 1916 roku po to, żeby móc wstąpić do Legionów, czyli z przyczyn patriotycznych dokonał pierwszego fałszerstwa. Walczył do 1921 roku. Był odznaczony za Krzyżem Walecznych za szarżę kawaleryjską przeprowadzoną na pozycje bolszewickie w czasie kontrofensywy. Wiemy, że był zadziwiającym, bo był też osobą bez wykształcenia wyższego, miał 6 klas szkoły handlowej zakończone, ale bardzo dobrą znajomość francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, która otworzyła mu drogę do kariery w dyplomacji. Po wojnie pozostał w Szwajcarii, gdzie zmarł w zapomnieniu w lipcu 1958 roku. Jego grób, o czym wielu z Państwa wie, znajduje się w Lucernie. Grób ten zlokalizowaliśmy, nagrobek już nie istnieje. Będzie wkrótce na niewielkim obszarze, gdzie jest pochowany, ma stanąć na nowo jego pomnik. Nie żyje też żaden z jego potomków, a jego córka Wanda Rokicki pracowała w Genewie w systemie ONZ, zmarła w 2008 roku. O żonie nie wiemy nic, nie ma potomków Rokickiego niestety, jest tylko jego dalsza rodzina. To jest kolejna rzecz, którą chciałem pokazać. To jest typowa wymiana korespondencji między Silbersteinem a Rokickim. Prośba o wypełnienie paszportów. Takich listów jest kilkadziesiąt, znajdują się w posiadaniu Yad Vashem. Produkcja paszportu nie zamykała jednak działań. Król te paszporty odnosił do Huglego. One były podstemplowywane, podpisywane i co się dalej z nimi działo? I oddawane organizacjom żydowskim na przechowanie. Nie wolno było tego paszportu wysłać za granicę Szwajcarii. Dlaczego? Dlatego, że groziłoby wówczas masowy napływ ludzi, posiadaczy takich paszportów. Gdyby tak się stało, akcja zostałaby natychmiast zdekonspirowana. Dlatego ci ludzie mieli dać się internować w niemieckich obozach i tam doczekać końca wojny. Oni dostawali kopię paszportów. Kopię poświadczoną notarialnie, wykonywał ją sam konsul Hügli, który był jednocześnie notariuszem. To też pozwoliło na spotkaniu odtajniona depesza, notatka Marcela Pilegolas, radcy Federalnego Ministerstwa Zagranicznych, pozwoliła Aleksandrowi Ładosiowi powiedzieć, że Polska nie popełniła żadnego wykroczenia, ponieważ po pierwsze paszporty są sprawą Polski i Paragwaju, a po drugie przez granicę nie były przemycane paszporty, czyli fałszywe dokumenty, tylko kopie notarialne, czyli prawdziwe dokumenty. To jest jedna rzecz. Również w tej notatce jest szantaż, prośba, żeby Szwajcaria się nie przestała interesowania tym tematem. Mimo reprymendy Szwajcaria istotnie mniej więcej w końcu 1943 roku zaprzestaje jakichkolwiek akcji przeciwko tej grupie berneńskiej. To jest bardzo skuteczna interwencja. A oto ślad rozmowy Stefana Ryniewicza z Heinrichem Rotmundem. Każdy, kto zajmuje się historią Szwajcarii i Holokaustu, wie, kto to jest Heinrich Rotmund, szef policji odpowiedzialny między innymi za politykę migracyjną i za niewpuszczanie części uchodźców. Dobrze. Nie wiemy, jaki był zakres działalności Polaków wobec innych krajów, czy paszporty Hondurasu i innych państw też są podrabiane, ale wiemy, że za każdym razem były one konsultowane z Polakami. To jest interwencja wobec posła Peru po wydaleniu konsula Peru i informacja, pretensja do Silbersteina, dlaczego pan tym razem działał na własną rękę, a nie przez nas. W ten sposób doprowadził pan do wpadki. To jest list Stefana Ryniewicza. Czyli widać, że inne paszporty też Polacy mieli w tym rolę. Natomiast paszporty Paragwaju są w całości polskimi fałszywkami. To trzeba jasno powiedzieć.
się składam. Pytanie takie, jedno z zasadniczych, ale już zbliżając do końca. Jaki był stosunek polskiego rządu do tego? Bo to jest bardzo częste pytanie. Otóż Aleksander Ładoś zachował się, moim zdaniem, wykazał się najwyższą w tym wypadku, najwyższą klasą jako dyplomata, ponieważ nie poinformował rządu o tym, że zajmuje się działalnością bądź co bądź przestępczą. W ten sposób ewentualną wpadkę brał na siebie i pozwalał siebie zrobić kozła ofiarnego. Rząd dowiaduje się od akcji od Żydów dopiero w czasie powstania w getcie. Proszę spojrzeć, to jest maj 1943 i pisze do Ładosia tak, jakby w ogóle nie wiedział o tym, że Ładoś fałszuje te paszporty, że jego ludzie fałszują paszporty. Znajduje się tam takie bardzo ważne zdanie w tej depeszy. Motywy natury ściśle humanitarnej każą nam pójść w tych sprawach na daleko idące ustępstwa. Maj 1943 jest momentem, kiedy nasi dyplomaci wiedzą, że wolno im fałszować paszporty. Do tego czasu robili to na własną rękę. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie ta depesza dotarła z niewiadomych przyczyn z 7-miesięcznym opóźnieniem. Odpowiada Ładoś w styczniu 1944 roku. Nie rozumie, dlaczego dopiero w grudniu otrzymuje depeszę datowaną na maj. W tym samym dokumencie prosi rząd polski, mówi, że akcja jest zakończona. Wszyscy konsulowie honorowi zostali wykryci, zostali cofnięte im egzekwatur. Nie można więcej produkować paszportów. Jednakże śmierć grozi posiadaczom paszportów znajdujących się w obozach dla internowanych, ponieważ państwa opiekujące, nie wiadomo do tej pory, jak to się stało, mimo uznania przez Paragwaj paszportów, nie dostarczyły tej informacji Niemcom na czas. Prośba w tym dokumencie jest o interwencję i to jak najszybszą interwencję. Z innych źródeł wiemy, że interwencja została podjęta na szczeblu ministra spraw zagranicznych. Paragwaj uznał paszporty w styczniu 1944 roku. Uratowało to życie części ich posiadaczy. To są na przykład żydowskie depesze, które proszą o jak najszybsze przyspieszenie interwencji wobec Paragwaju. Niestety wiemy też, że wobec internowanych w obozie Wittel okazały się one wołaniem na pustyni. Blisko 200 osób, opieszałość obcych służb dyplomatycznych, bo Polska nie miała nic wobec Niemiec do powiedzenia w Berlinie, przypłaciło życiem. W podobnym okresie też wywożono polskich Żydów posiadaczy paszportów z Bergen-Belsen. A pozostały jednak tysiące posiadaczy tych dokumentów w Bergen-Belsen, w Tietmoning, w Westerbork w Holandii i częściowo w ukryciu. I tu moja ostatnia rzecz, dochodzimy do liczb i rzeczy, które teraz powiem, co w zasadzie mówię po raz pierwszy, bo i być może trochę nie metodologicznie niepoprawnie, bo badanie nie jest zakończone, mówię na jakim etapie jesteśmy obecnie. Są to dane tymczasowe i stale zmieniające się i są to dane konserwatywne. Muszę pochwalić swoich dyplomatów, którzy sporządzają pełną listę posiadaczy paszportów Paragwaju i weryfikują indywidualne losy posiadaczy paszportów. Pomagały nam m.in. Muzeum Auschwitz, Żydowski Instytut Historyczny, a także indywidualni badacze z Holandii, Niemiec, USA, Izraela. Olbrzymia zasługa w sprawie paszportów, przy okazji muszę powiedzieć, pan Markus Blechner, nasz konsul honorowy, bez niego prawdopodobnie nigdy o tej sytuacji byśmy nie dowiedzieli się o tym, jak ona jest ważna i jak ona jest istotna dla tutejszej wspólnoty żydowskiej. Jak już powiedziałem, przypuszczamy, że konsul Konstanty Rokicki sfałszował co najmniej 1056 paszportów dla 2200 osób. Z imienia i nazwiska lub tylko z nazwiska potrafimy wskazać 1132 osoby, a więc około połowy beneficjentów. Cały czas dowiadujemy się o kolejnych ocalonych, są to liczby ruchome i one się będą zwiększać. W tej chwili udokumentowaliśmy ocalenie, z imienia i nazwiska znamy ocalonych 330 ocalonych i wiemy o śmierci 387 osób, które mimo posiadanych paszportów, część z nich to ofiary tyfusów Bergen-Belsen w ostatnich tygodniach wojny. Los pozostałych ponad 430 osób, których nazwiska znamy, jest nam nieznany i bardzo trudny do znalezienia mimo wielkiej pomocy instytucji. Czy widać, że odsetek ocalonych, prawdopodobieństwo przeżycia z paszportem było znacznie wyższe niż prawdopodobieństwo przeżycia w dowolnym okupowanym kraju bez tego paszportu. Stąd szacuję też, że ponieważ znamy połowę nazwisk, że co najmniej należy będzie podwoić tę liczbę. Ja myślę, że mówimy o 700-800 osobach ocalonych dzięki paszportom Paragwaju i być może drugim tyle, być może około do 2000 ocalonych dzięki wszystkim paszportom południowoamerykańskim. To jest nasza lista już tak naprawdę. To jest nasza lista, którą chciałem pokazać. Mniej więcej tak ona wyglądała, na niej pracowaliśmy. I na zakończenie
powiem Państwu tylko, odczytam Państwu tylko parę nazwisk osób, które są na tej liście. Jest tam Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przeżył, ale dzięki innym okolicznościom, o paszporcie i potwierdzeniu obywatelstwa dowiedział się od nas. Haneli Goslar, najlepsza przyjaciółka Anny Frank, wymieniona w jej pamiętnikach, przeżyła dzięki paszportowi Paragwaju. Georg Hermann Borchardt, jeden z najbardziej poczytnych niemieckich pisarzy początku XX wieku, zginął, ale paszport uratowały jego córkę i wnuka, który żyje do dziś w kibucu. Stanisław Wygocki, pisarz, krytyk literacki, przeżył, ale stracił żonę i dziecko. Hillel Zeidman, jeden z przywódców intelektualnych warszawskiej ortodoksji żydowskiej, przeżył. Nathan Eck, izraelski historyk zagłady, przeżył, tracąc rodzinę. Gideon Kornblum, izraelski matematyk, również on przeżył, tracąc żonę i dziecko. Izrael Spiro, bardzo znany nowojorski rabin, jeden z ostatnich żyjących, jak ostatni zmarły rabin, rabin hasycki, przeżył. Gizela Fleischmann i troje innych przywódców ruchu oporu żydowskiego na Słowacji. Ona nie przeżyła, trzy osoby przeżyły. Frumka Płotnicka, Izrael Kożuch, bohaterowie powstania w getcie będzińskim, oboje mieli paszporty, oboje wybrali walkę i śmierć z bronią w ręku. Aaron Schuster, naczelny rabin Holandii po wojnie, synagoga w Amsterdamie jest nazwana jego imieniem. Nathan Garfinkel, jedyny posiadacz paszportu, który przemycił go skutecznie do obozu w Auschwitz, przeżył, nie wiadomo jak do tej pory, jak to się stało. Miriam Lewald, jedyne dziecko urodzone w Bergen-Belsen, żyje do dziś, jesteśmy z nią w kontakcie. Wreszcie Uri Strauss, szwajcarski, amerykański filmowiec i fotograf, wpisany do paszportu jako dziecko, żyje do dziś. I Jehuda Laskier, młody mieszkaniec Będzina, krewny Rutki Laskier, zwanej polską Anną Frank, przeżył wraz z rodzicami, by w 1948 roku polec w wojnie o niepodległość Izraela. A za nimi jest ponad 1000 innych osób, to jak powiedziałem, ponad 300 udokumentowanych, ocalonych. I jedna rzecz, która jest szokująca w tych danych, proszę Państwa, te paszporty w bardzo niewielkim stopniu ocaliły naszych Żydów polskich, natomiast w bardzo dużym Żydów holenderskich i niemieckich. 47% znanych nam ocalonych to Holendrzy, 30% to Niemcy, około 15% Polacy. Wśród innych ocalonych są mieszkańcy Austrii, Francji, Czechosłowacji, Szwajcarii, Belgii. Około 20 osób żyje do dziś. Odnajdujemy ich głównie w Izraelu. Dziękuję Państwu za uwagę.